Jako społeczność lokalna szukaliśmy różnych środków, sposobów, możliwości integracji mieszkańców naszej wioski. Stowarzyszenie Nasze Osieczany otrzymało dotację w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Jest to program dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i realizowało w 2014 projekt pod tytułem Razem Łatwiej. W ramach tego projektu dzięki uprzejmości księdza proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Osieczanach, księdza Bogusława Seweryna, stowarzyszenie wyremontowało w budynku małej plebanii pomieszczenie na potrzeby spotkań integracyjnych, tak dla mieszkańców naszej wsi, jak i sąsiednich miejscowości, jak również na potrzeby realizacji zadań statutowych stowarzyszenia. W ramach tego projektu także przeprowadzono warsztaty kulinarne poświęcone m.in. poznawaniu tradycji kuchni bożonarodzeniowej. Żur na zakwasie z ziemniakami i grzybami. Czy ziemniaki się nie przygotowały? Na zakończenie warsztatów kulinarnych odbyło się spotkanie opłatkowe. Spotkano się w gronie dzieci, młodzieży, dorosłych i śpiewano kolędy. Składano sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem i wzajemnie błogosławiąc. Odbyła się degustacja potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych.